40 honorowych dawców krwi z Podkarpacia otrzymało odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Odznaka honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu nadawana jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Wśród wyróżnionych był Grzegorz Hędzel z Jasła. Pierwszym takim impulsem było to, zaistniała taka sytuacja, że mojego dobrego kolegi tata miał poważny wypadek i poprosił mnie, żebym poszedł oddać honorowo krew. I to spowodowało, że po tym czasie podjąłem decyzję, że będę regularnie już oddawał, pomagając właśnie w ten sposób. Odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu odebrał również Tomasz Lisek z okolic Rzeszowa. Do tej pory oddałem około 23 litrów krwi oraz odpłatników w jej składnikach, czyli w płytkach i w osoczu. Krew oddaję od 14 lat, w sumie od ukończenia 18 roku życia. Jestem dumny i szczęśliwy, że zdrowie mi pozwoliło i mogłem pomóc innym ludziom w takim wymiarze. Ta odznaka ma na celu wyróżnienie tych osób i pokazanie, jak ważne jest to, co robią. Zachęcenie też do tego, żeby nie ustawali i zachęcali innych. A my możemy w ten skromny właśnie sposób pokazać, że minister zdrowia także jak najbardziej docenia ten wkład, który dawcy robią na co dzień dla innych osób. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach znajdujących się m.in. w Jaśle, Krośnie i Sanoku.